W naszej szkole realizujemy wiele projektów i dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby otworzyć nową przestrzeń dla logistyków. Jest to działanie koła logistycznego, ale także uczniów klasy, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Są to uczniowie klasy 4 G. Uczniowie wyszli z inicjatywą, żeby część pieniążków, które pozyskali wygraną w konkursie, przeznaczyć właśnie na modernizację sali, na zakup farb i na taką zmianę, żeby przyjemniej im się tutaj uczyło i spędzało czas. To takie zdanie dla nas, laików, przestrzeń logistyczna, to jak sobie przetłumaczyć to na język ludzki i język ucznia? To po prostu sala lekcyjna, w której odbywają się zajęcia zawodowe. Mamy aktualnie na ścianach różne akcenty logistyczne, dźwig, pociąg, czyli środki transportu. Dzięki temu na pewno przyjemniej będzie się przyswajać treści logistyczne. Jakie były powody tego, że przyszłaś tutaj do ekonomiczniaka? Myślę, że to, jak bardzo ta szkoła się wyróżnia oraz jej poziom, bardzo mnie zachęciło do wybrania akurat tej. I no, zdecydowałam się, od razu wiedziałam, że będę w tej szkole, że chcę tutaj startować. No i się dostałam, jestem bardzo zadowolona. Głównie był wybór dlatego, że w szkole tutaj moja rodzina jest od pokoleń. Moja babcia chodziła tutaj do szkoły, jak jeszcze było liceum. Moja mama tutaj chodziła do szkoły, więc ja stwierdziłem, idę w ślady mamy. Też jestem w ekonomiku, myślałem nad innymi szkołami, ale głównie kierunki typu logistyka, technik spedytor. Także wybrałem ekonomika, wyższy poziom, więcej można się nauczyć, przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, które są bardzo ciekawe. Myślę, że to dobry wybór. A młodzież rzeczywiście chętnie uczestniczy w tego typu zajęciach dodatkowych, no bo wiemy, że mają ich dużo. Uczniowie naszej szkoły rzeczywiście są dosyć obciążeni, ponieważ oprócz przedmiotów ogólnokształcących mają wiele przedmiotów zawodowych, logistycznych. Cieszy mnie jednak fakt, że uczestniczą w zajęciach koła logistycznego, zgłębiają swoją wiedzę w tym zakresie. Rzeczywiście jest to ich pasja, jest to ich zainteresowanie, dlatego też wspólna praca to po prostu przyjemność. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły, nie tylko dla uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Działamy w mediach społecznościowych. Co dla Was jest takie najważniejsze w pracy takiego koła? No bo to są dodatkowe jednak Wasze godziny dodatkowej Waszej pracy, dodatkowych Waszych zainteresowań. No myślę, że głównie chcieliśmy też rozpromować między innymi naszą szkołę, nasz zawód. Uważamy, że to jest bardzo ciekawe i może właśnie zainteresować również inne osoby, nie tylko z naszego kierunku, nawet w naszej szkole mamy bardzo dużo osób zaangażowanych, między innymi grafików czy fotografów, którzy z nami współpracują. Działamy, bo chcemy. Myślę, że to też jest takie nasze hobby troszkę, działanie w tym kole, prowadzenie, na przykład w moim wypadku, prowadzenie multimediów dla koła, prowadzenie również relacjonowania tego, co się dzieje w kole, również uczestnictwo w organizacji tych konkursów. Myślę, że to jest też super doświadczenie na przyszłość i fajna zabawa po prostu, budowanie takiej więzi między nami, logistykami tutaj w szkole. To powiedz o którymś z projektów, bo jest ich sporo poza Wami. Co dla Ciebie jest najcenniejsze, najważniejsze i najciekawsze? Rzeczywiście coś, co może, tak jak koleżanka powiedziała, też procentować w przyszłości. Myślę, że najciekawszymi, to tak jak już mówiłem, są te współprace z firmami, które na co dzień zajmują się logistyką, transportem. Do tych firm staramy się jeździć, organizować wycieczki, czy to dla koła, czy nawet dla całych klas. Uczniowie mogą tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, bo nigdy nie powiem, że na przykład zadania w książce to jest to samo, co będzie w przyszłości, tak? Tym bardziej, że coś wiem na temat transportu, tak? To nigdy nie jest tak łatwo, jak się to może wydawać. Dlatego fajne jest te spotykanie się z ludźmi, którzy po prostu w tym siedzą, są w tym zakorzenieni. Oni nam wtedy przekazują te najważniejsze informacje i wtedy też możemy wyciągnąć wnioski, czy na pewno chcemy to robić, tak? Bo naprawdę w samej szkole wygląda to bardzo, bardzo ciekawie i bardzo fajnie, ale też bardzo ważne jest to, żeby poznać ten kierunek, te zagadnienia od kuchni, od tych firm, które się tym zajmują. No to na koniec zapytam o marzenia, bo powoli już wychodzicie z tej szkoły. Gdzie się widzicie w przyszłości i czy rzeczywiście szkoła zapewniła Wam do tej pory w procesie edukacji to, że możecie myśleć spokojnie o tym, że w tym zawodzie, w którym byście chcieli, moglibyście pracować? Myślę, że na pewno będzie taka możliwość. Właśnie firmy, z którymi współpracujemy, na pewno chętnie by przyjęły na praktyki, czy nie tylko na praktyki naszych uczniów, czy właśnie uczestników naszego koła. Czy ja siebie widzę w zawodzie technik logistyk? Myślę, że jak najbardziej. A czy na pewno nim będę, to zobaczymy, bo tego jeszcze nie wiem. Nie wiem jak. Ale takie marzenie rozumiem. Czy jest to moje takie marzenie stuprocentowe? Może nie, ale nie jako logistyk, taki jakiego sobie go wyobrażamy,
na pewno w jakiejś takiej nowoczesnej formie, może coś z podróżowaniem. Jeżeli w tym kierunku, to tak, to na pewno mogłabym to nazwać moim marzeniem. A ja od małego dziecka bardzo, bardzo lubiałem, kręciły mnie duże zabawki dla dużych chłopców. Więc myślę, że po szkole no na pewno jakieś studia, raczej zaocznie, żeby móc już się zaczynać kształcić w moim kierunku, jaki sobie wymarzyłem, czyli jakaś transport, tak, transport drogowy, plus do tego może w przyszłości jakaś magazynówka. To myślę, że to jest moje marzenie od małego dziecka i niezmienne jak na razie.